Leżajsk. Malownicze miasteczko na Podkarpaciu, które bardzo często może kojarzyć się głównie jako miejsce, gdzie produkuje się złoty, lekko gazowany trunek dla dorosłych. To też tak zwana ściana wschodnia, która niestety nie należy do najzamożniejszych regionów naszego kraju. Jednak są takie dni, jak chociażby drugie urodziny leżajskiego oddziału kasy, gdzie pomimo zimowej aury można poczuć prawdziwą świąteczną atmosferę. Loteria, piękny tort czy symboliczna lampka szampana. Między innymi takie atrakcje czekały na wszystkich zaproszonych na urodzinową imprezę członków kasy. Jednym z nich jest Mariusz Grabarz, który wstąpił do leżajskiej kasy jako pierwszy. Ja zacząłem tutaj głównie z bardzo korzystnej oferty tutaj oszczędnościowej. Bardziej ja w tej sprawie oszczędnościowej. No oczywiście tutaj znajomym polecam również ten skok, no i tutaj jest kilku pożytkobiorców, jakby nie było. Bo najważniejsze to słuchać ludzi, przyznaje Mariusz Luberda, kierownik regionalny makroregionu południowego. Jesteśmy bardzo wrażliwi na to, co potrzebują ludzie, jakich oczekują zmian. Staramy się słuchać tych potrzeb i odpowiadać im za ich zapotrzebowania. I myślę, że tutaj klienci to doceniają. Doceniają i to bardzo, z dwóch prostych powodów. Wszystkie informacje są rzetelne. To jest raz i wszystkie inne jakieś zmiany, które zachodzą, zawsze są po prostu klienci poinformowani telefonem. Chodzi przede wszystkim o wzajemne zrozumienie. Chcemy być właśnie blisko nich w ten sposób, tak jak prawdziwy przyjaciel jest blisko, prawda, drugiego przyjaciela, kiedy służy mu pomocą i jest w stanie doradzić. Tak samo my chcielibyśmy w taki sposób też być postrzegani przez naszych klientów. Najwyraźniej taka postawa się opłaca, bo po 2 latach działalności leżajska kasa liczy już prawie 500 członków. Jubilatce życzymy, żeby za rok było ich przynajmniej 2 razy więcej.